Dzień dobry Państwu! Jest piątek, 10 września, godzina 8 rano! Zapraszamy na wyłącznie prawdziwe wydarzenia ze świata. Pomimo iż polityka i zarażanie idą w dobrym kierunku, ten człowiek nadal widzi otaczający go świat przez szare barwy. Okrzyknął się nawet, odwołując się do słownictwa nowoczesnych ludzi oświeconych, foliarzem! I szurem. Tak, i szurem. Być może przytłaczające argumenty i wiedza, która przyświeca temu wydaniu wiadomości, będą w stanie zmienić jemu i podobnym mu ludziom tok myślenia. Z pewnością, panie prowadzący. A jak się dzisiaj czujesz? Jak samopoczucie? Żyjąc w takim świecie jak ten już drugi rok, tak naprawdę chciałbym być już tylko ptakiem. Ptakiem? Ptakiem. Chciałbym wzbić się wysoko w powietrze i poszybować prosto w wentylator. Zaczynamy od naprawdę dobrej wiadomości. Pracownicy amerykańskich linii lotniczych Delta Air zaczną płacić dodatkowe $200 miesięcznie tytułem dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego. Dodatkowa składka zdrowotna obowiązywać będzie wyłącznie pracowników, którzy odmówili dobrowolnego zaszczepienia się. Ubezpieczenie wejdzie w życie 1 listopada 2021 roku. Niezaszczepiony steward, niezaszczepiona stewardesa czy ten wesoły kelner płacić będą wyższą składkę ubezpieczenia zdrowotnego tytułem stanowienia wyższego zagrożenia dla pozostałych uczestników lotu. Amerykańska Delta Air tłumaczy to faktem, że każdy chorujący członek załogi i tak kosztuje ich rocznie około 29 tysięcy funtów. Dodatkowe skromne ubezpieczenie zdrowotne zrekompensuje im nieco ogromne ryzyko posiadania na pokładzie antyszczepionkowej załogi. Uwaga! Nadciąga wolny wybór! Przywilej, na który powoli przestaje nas być dzisiaj stać. Ale nie teraz, proszę. Decyzja Delty wzbudza kontrowersje. Ale przecież nie od dziś obowiązuje zasada, że ubezpieczenie zdrowotne rośnie. Ilekroć deklaruje, że odstajesz od normy. Na przykład spalasz całą paczkę papierosów jeszcze przed śniadaniem. Masz wyjątkowo niebezpieczny zawód. Albo od 15 lat jesteś w związku z tą samą kobietą. Ja jestem od 15 lat w związku z tą samą kobietą. Ale nie teraz, proszę, okej? Okay? Przedstawiciel konkurencyjnych linii lotniczych United Airlines mówi wprost, że niezaszczepiony pracownik może spodziewać się wymówienia kontraktu o pracę. Natomiast nieco inne podejście do sprawy deklarują konkurencyjne linie lotnicze America Airlines oraz South America Airlines. Ci przewoźnicy deklarują, że na zaszczepionych członków załogi oczekiwać będą nagrody. Kto wie, być może będą to elektryczne hulajnogi, tak jak w Polsce. A może po prostu dodatkowe drobne, aby pomóc nieco w świątecznej... Wiesz co, bardzo zabawna gra słów. Pomóc nieco w świątecznej. Bardzo śmieszny żart. Żałosny. Świąteczny gorączce. O rany, jaka niespodzianka. Dojenie kasy na strachu przed kaszlem rozlało się na inne branże niż farmaceutyczna. Planując wydatki na te święta, uwzględnijcie, czy nadal stać was na tak zwany wolny wybór. Bo ten wolny wybór wycenia się obecnie na $200 miesięcznie, jeśli pracujecie dla linii lotniczych nomen omen Delta Air. Jeśli do tej pory ktoś miał wątpliwości, że na koronie królów jak najwięcej firm chce ugrać, jak najwięcej, to chyba już teraz takich wątpliwości nie ma. Każda z wymienionych przez ciebie czterech firm przewozowych wyraźnie sygnalizuje: za nieszczepienie się trzeba będzie płacić miesięczny abonament. Oczywiście żadna z tych samych czterech firm nigdy nie zadeklarowała, że w przypadku powikłań wypłaci pracownikom odszkodowania. Rok temu wszyscy mądrze kiwaliśmy głową, że nie będzie żadnego przymusu. A w tym roku firmy sprytnie wpisują sobie ten wymóg w kodeks bezpieczeństwa i higieny pracy. No i wtedy masz dwa wyjścia. To albo żadne. O jednej rzeczy ktoś od samego początku zapomina. Linie lotnicze to ludzie. Bez ludzi nie ma linii lotniczych. Moim zdaniem świat bez każdej Delty byłby lepszym miejscem. Wy antyszczepionkowcy zawsze na nie, co? Raczej ludzie pytający po co to wszystko, ale niekoniecznie słyszący odpowiedź. No to posłuchaj tego. Nareszcie obserwujemy pewien przełom. A zarazem mamy świetną wiadomość dla osób, które mieszkają w Wielkiej Brytanii, ale naprawdę chciałyby już zacząć podróżować. W sensie... no jeździć za granicę. Od teraz w pełni zaszczepieni turyści podróżujący z Wielkiej Brytanii do Włoch nie muszą na miejscu dłużej się izolować. Innymi słowy, przyjeżdżasz do Italii i jedną ręką okazujesz dowód zaszczepienia się przeciwko C4. Przepraszam, przeciwko C19. C4 to na wiosnę w Londynie podczas Ramadanu. Natomiast we Włoszech wystarczy teraz negatywny test na wirus oraz paszport Polsatu z dowodem podwójnego ulepszenia. I cyk, jeszcze tego samego dnia idziesz z wycieczką do Koloseum. A co na to nasz gość? Wybacz, ale powoli zaczynam się już gubić w tym światowym języku potocznym. Wyjaśnij mi różnicę pomiędzy zatłoczonymi molochami spożywczymi w Wielkiej Brytanii, których poruszasz się jak dawniej, a pomiędzy lotniskami, gdzie no przecież jest o tyle inaczej. Kolejka do odprawy biletowej na
lotnisku jest inna od kolejki do kasy w sklepie? Ludzie tłoczą się tam w bardziej inny kurwa sposób, czy jak? Wyjaśnij mi też pojęcie osoby w pełni zaszczepionej. To dzisiaj w ogóle istnieje takie pojęcie? Bo z tego co widzę, świat wiecznie stał będzie w kolejce pod dolewkę. Rozumiem, że w naszym słowniku nadal osoba, która daje sobie kilka razy w roku w żyłę, to narkoman. Do nowego słownika proponuję wprowadzić pojęcie szczepoman. A, no i coś jeszcze. Moja aluminiowa czapka odebrała ostatnio komunikat, że w skutecznie wyszczepionych krajach, takich jak Izrael czy Wielka Brytania, pomimo dużej ilości igieł fruwających w powietrzu, choroba wcale nie znika. W obu krajach liczba chorych podwaja się z tygodnia na tydzień. W związku z tym, pamiętasz, drogi widzu, słowo lockdown? Rząd Wielkiej Brytanii póki co uważa, że nie zamierza po raz enty zamykać ludzi w domach, a biznesów ponownie wpędzać w monochromatyczną dupę. Moim zdaniem słowo lockdown warto sobie odświeżyć. Przyda się tej jesieni. Foliarz, szczepoman. Tego dnia, jak zawsze w południe, Tomasz siedział na chodniku i liczył, że do kubka wpadnie kwota jego życia. Liczył, że kolejny przechodzący obok niego portfel będzie tym, który dorzuci mu trochę szczęścia do smutnego jak tęcza życia. Czasem do kubka wpadał plik monet, dzięki któremu Tomasz ładował kluczyk na prąd, a potem nagrywał głupi filmik na YouTube'a. Czasem zamiast pieniędzy Tomasz od życia dostawał twardego kopa albo bezcenną poradę, która na nowo kształtowała jego życie. Nie wstyd panu? Taki duży chłop, dwie zdrowe ręce, do roboty, a nie cały dzień z dupą na chodniku. Pomóż Tomaszowi nadal siedzieć jak król na chodniku. Wejdź na jego Patronite i wrzuć do kubka kwotę, która ciebie nie zaboli, a jego ucieszy. Niech ta mała miesięczna suma ociera łzy, które biedny Tomasz codziennie na marne wylewa na trawnik. Bo karton waży, trzymającego ręce bolą, a napis musi być dobrze widoczny dla wszystkich. Wesprzyj zmywaka na Patronite. Dzięki Patronite Tomek uzbierał już m.in. pieniądze na nowy aparat, aby wyraźnie nagrywać swoją niedolę. Dzięki Patronite Tomek poskładał lepszy komputer, aby o jego niesprawiedliwym życiu dowiedzieli się wszyscy, nie tylko okno benefitu. Zmywakowy Patronite za moment odświeży się, pojawią się nowe cele i będziemy bawić się na nim razem. Obejrzyj ten film do końca, zobacz kto już wsparł zmywaka w jego samotnej walce i pomóż rozwijać ten głupi, inteligentny kanał. Po więcej szczegółów zapraszam do linku w opisie. Amerykański wywiad rządowy przygotował raport, w którym jest niemal przekonany, iż to, co widzimy obecnie na świecie, wyciekło z chińskiego laboratorium. Chińskiego laboratorium, które pracowało nad bojową modyfikacją wirusa grypy. Istnieją poszlaki prowadzące do wniosku, że światową pandemię można pośrednio powiązać z Republiką Ludową Chin. Niestety, tak długo jak same Chiny nie pomogą w śledztwie, wiele pytań postawionych w tym raporcie pozostanie bez odpowiedzi. Chiny uznały same siebie za niewinne. Szok i niedowierzanie. Chiny uznały amerykański raport za niezwykle dla nich krzywdzący, a przedstawione w raporcie wyniki nie mają według nich żadnych naukowych podstaw. Innymi słowy, wszystkie kroki prowadzą do Wuhan. Ale Pekin mówi, że to nieprawda, ponieważ Pekin mówi, że to nieprawda. Jestem zdruzgotany odpowiedzią Chin. Zwyczajnie uznały się za niewinne i świat dziennikarski przestał temat drążyć. Jeśli światowe dziennikarstwo przestanie dociekać i będzie kontynuowało swoją spadkową formę, to już w kolejce do nagłówków widzę kolejne. Talibowie uznali, że nie są terrorystami. Nie ma ku temu medycznych podstaw. Ten twój news o dosłownym zrzekaniu się winy przez Chiny brzmi dosłownie tak. My, Chińczycy, przeprowadziliśmy śledztwo sami na sobie. Uznaliśmy, że nie jesteśmy za nic odpowiedzialni. Gdyby Joe Biden przemawiał w imieniu Chin, powiedziałby tak. Zagrajmy we współczesną wersję państwa miasta, okej? Okay? Udawaj, że jesteś Ameryką, a ja będę udawał, że jestem Chinami. Udowadnianie winy Chinom w 2021 wygląda mniej więcej tak. To nie nasza wina! Okej, to ja jestem Ameryka. Ale tu są dowody sugerujące, że to przez was. Wiewiórka! Jaka wiewiórka? Taka, że jesteśmy niewinni i nawet pokazalibyśmy wam dowody, ale uznaliśmy, że nie ma na co patrzeć. Kraj, który zawsze zaprzecza, zawsze kłamie. Widzisz, argumenty w tej dyskusji są na poziomie: nie jestem mordercą. Wszyscy moi najlepsi przyjaciele nadal żyją. Nie jestem pedofilem. Moi najlepsi przyjaciele są wśród dzieci. Wracając do wiadomości z brytyjskiej ziemi, bo zdaje się tych najbardziej brakowało naszym widzom. Podczas kręcenia scen akcji do nowej części Mission Impossible z żalem zawiadamiamy, że samochód należący do aktora Toma Cruise'a został skradziony. Aktor, który przez 24 godziny na dobę otoczony jest swoimi ochroniarzami, otoczony jest ekipą filmową oraz pozostałymi aktorami z planu, stracił swoje BMW na terenie Birmingham. Z zeznań aktora dowiadujemy się, że należąca do niego X7 wyposażona była w kuloodporną karoserię, a na pokładzie miała masę drogich, bardzo ekskluzywnych dodatków. No i to wszystko w Birmingham zapadło się pod ziemię. Policja nadal szuka sprawcy. Wiesz co?
komu nie skradziono samochodu w Birmingham, ten tak naprawdę nie może powiedzieć, że był w Birmingham. Mnie najbardziej zastanawia, jak bardzo przewietrzy się teraz obstawa aktora, kiedy okaże się, że płacił za nic, tak jak świat płacił za maseczki. Jestem przekonany, że w tym wszystkim kościół scjentologów doda aktorowi otuchy. Powiedzą mu coś na zasadzie: to BMW, było potrzebne E.T., bo on wracał do domu i nie miał czym. Albo powiedzą mu coś na zasadzie: Tom, twoje auto skradziono, ponieważ sam to na siebie sprowadziłeś. Wyobraź sobie, nagrałeś 8 filmów, które w tytule mają Misja niemożliwa, a w Birmingham zajumali ci strzeżone auto. Takie rzeczy tylko u nas na osiedlu. Nigdy nie popierałem złodziejstwa, ale główni bohaterowie tej historii osiągnęli w swoich karierach nowe poziomy. Wyobraź sobie, że kradniesz jeden z najlepiej strzeżonych samochodów świata. Z planu filmu Misja niemożliwa. To jak powiedzieć: potrzymaj mi piwo, kiedy kumpel z branży chwali się tym, że zajumał komuś portfel. To tak jakby w trakcie kręcenia filmu urodził się następny film. Wyobraź sobie scenę: dzwoni Tom Cruise na policję i zgłasza zaginione auto. A policja informuje go, że znalezienie kradzionego BMW na terenie Birmingham to mission impossible. Mi się jednak wydaje, że policja tego auta szukać nie będzie. Funkcjonariusze za bardzo zajęci są ściganiem osób, które uraziły uczucia religijne innych osób. No są priorytety. A Tom Cruise nauczył się właśnie tego, co od stuleci wie każdy mieszkaniec Anglii. Birmingham to dla białego człowieka strefa no-go. Ekipa miała w ogóle szczęście, że filmowali w Birmingham, a nie w Liverpool. W Liverpool skradziono by mu nie tylko samochód, ale i ubrania. Czyli nasz gość chce powiedzieć, że pochwala złodziejstwo. Nie, ale podziwiam. Być może zauważyli państwo ostatnio, ale coraz głośniej na świecie robi się o talibach, którzy po wyrzuceniu z Afganistanu 20 lat temu przez amerykańsko-europejskie wojska zwyczajnie wrócili sobie do niego, otwierając frontowe drzwi. Natomiast wyszkolone za miliardy dolarów wojsko, którego celem była ochrona Afganistanu przed talibami, postanowiło przy tej okazji nie walczyć. Światowe rządy, widząc, że talib wraca, postanowiły czym prędzej ewakuować z niego ludzi. No i w pierwszej kolejności z Afganistanu zabrano żołnierzy i polityków. Natomiast w następnej kolejności ewakuowano kobiety i dzieci w wieku poborowym. W całym tym procesie ewakuacji z Afganistanu zapomniano zabrać wartego krocie amerykańskiego sprzętu bojowego. Zapomniano również zniszczyć dane osobowe konfiturek, które potajemnie współpracowały z amerykańskim i brytyjskim rządem. Szacuje się, że na tym etapie talibowie mają już dostęp do prywatnych, biznesowych oraz biometrycznych danych osób, które współpracowały z rządami Ameryki i Wielkiej Brytanii. Nie trzeba być magistrem jasnowidztwa, żeby przewidzieć, że osoby z tych list długo nie pożyją. Widząc w ogóle, jak przebiegał proces bronienia Afganistanu oraz ewakuacji, to już nie dziwi mnie, jak od marca 2020 roku zarządza się światową pandemią. Amerykański prezydent Joe Biden nazwał operację ucieczki z Afganistanu i porzucenia sprzętu militarnego sukcesem. W moim słowniku słowo sukces oznacza no troszeczkę inne rzeczy. O sukcesie to mogą mówić wojownicy ninja, którzy przesiedli się właśnie ze starego sowieckiego sprzętu na nowe amerykańskie zabaweczki warte miliardy dolarów. Według Joe zakończyć wojnę to oddać ziemię wrogowi, oddać mu sprzęt i dać ludzi do odstrzału. Chyba rzeczywiście pora już wesprzeć inicjatywę LGBTQ. Let's get Biden to quit. Barack Obama powiedział kiedyś, że dobry prezydent jest jak ojciec rodziny. Kiedy on mówi, to każdy przynajmniej słucha. Joe jest na tym tle trochę jak dziadek, który dawno już nie umarł. Kiedy dziadek przemawia, to wnuczek zastanawia się, czy dobrym pomysłem było posadzenie go metr od nożyczek. Braki żywności widoczne już nie tylko na półkach sklepowych, ale również w największych brytyjskich restauracjach. Najbardziej w KFC, Nando's oraz w samym McDonaldzie. Klienci nie mogą kupić większości produktów z kurczaka. Zabrakło też mlecznych szejków. Coca-Cola otwarcie zgłasza, że nie ma już aluminiowych puszek na ich napoje. Winą za całą sytuację obarcza się jak zwykle brak kierowców ciężarówek na terenie Wielkiej Brytanii oraz Brexit. Duże i małe firmy apelują do rządu, aby ten jak najszybciej złagodził warunki, na jakich przyznawane jest pozwolenie na pracę na terenie wysp. Rząd brytyjski twardo jednak idzie w zaparte i uważa, że w pierwszej kolejności rekrutować należy brytyjskich pracowników. W skrócie, jeśli kierowca nie chce przyjść do pracy, to należy po prostu lepiej go zachęcać. Chris, odłóż już ten benefit i idź wreszcie do pracy. Zobacz, kierowca ciężarówki, 19 funtów na godzinę. No idź i zarób coś. Nie możesz przecież cały dzień siedzieć w domu i grać na Xboxie. A po co mnie wychodzić z domu, tracić czas na dojazd do pracy i tracić paliwo? Matka, dobrze jest jak jest. Tej jednej rzeczy, tego lamentu na brak pracowników i produktów w sklepach, no totalnie nie rozumiem. Czy przypadkiem 5 lat temu to nie Wielka Brytania motała się we własnych sieciach, żeby jak najszybciej opuścić Unię Europejską? To nie brytyjscy politycy mówili, że no tak
tak będzie lepiej. W całym tym braku produktów spożywczych na półkach sklepowych brakuje mi tylko czerwonego autobusu sukcesu. Autobusu, który promuje głównie pozytywy porzucenia wspólnego rynku pracy. Gdzie jesteś, czerwony autobusie sukcesu? Gdzie obiecane miliony na służbę zdrowia? Gdzie ci brytyjscy pracownicy odzyskujący ukradzione przez wschodnią Europę miejsca pracy? Podoba mi się głównie awaryjny plan, z jakim wystrzelili ostatnio właściciele dużych i średnich przedsiębiorstw na terenie Wielkiej Brytanii. Zatrudnijmy więźniów, ale nie wszystkich więźniów, tylko takich, którzy oszukiwali na zeznaniach podatkowych. Tylko takich więźniów, którzy robili przekręty finansowe. Chwilowo nie mówimy o więźniach, którzy przez ostatnie 25 lat nie widzieli kobiety. Ale, zdaje się, że na horyzoncie majaczy nam lekko inne rozwiązanie problemu. Premier Boris Johnson wprowadził właśnie nowe kryterium przedostawania się na ziemie brytyjskie. Jeśli jesteś z Europy, nadal musisz mieć wizę. Nadal musisz dobrze znać język. Nadal musisz zaklepać sobie pracę przed przyjazdem. Najlepiej, gdybyś był wykształcony na poziomie doktorskim. No i zapłacił krocie za wizę. Ale możesz to olać, jeśli w aplikacji zaznaczysz, że jesteś kobietą i dzieckiem w wieku poborowym z uchodźczej Łodzi. Pracowity wojownik ninja. Wkrótce także na twojej linii z kwiatami. Wiecznie narzekasz, foliarzu jebany. A gdybyś w jednym zdaniu chciał coś przekazać światowym rządom, to o co byś zapytał bądź poprosił? Może przestańcie mi wreszcie pomagać!